Cześć, jestem Miss Kremówka i witam Was w kolejnym, trzecim już odcinku reality show The Sims 4, kto poślubi mojego syna. Powiem Wam, że jeśli chodzi o to, która z dziewczyn powinna opuścić nasz dom, walka była bardzo, bardzo, bardzo wyrównana i do ostatniego momentu nie wiedziałam, czy z programem pożegna się Aga Rolka, ulubienica naszej mamuśki teściowej, czy też z programem pożegna się Alina Tyszkiewicz, cicha, spokojna, rudowłosa dziewczyna, która chciałaby znaleźć tego jedynego. I dlatego też trafiła do programu, słuchajcie. Dziewczyny szły łeb w łeb. To była jakaś masakra, tam były takie w ogóle akcje, że się mijały, że o jeden głos jedna wygrywała. Potem, że znowu się wyrównywało, potem zaczynała wygrywać ta druga, aż w końcu był remis i nagle na sam koniec, tuż przed tym, jak zaczęłam nagrywać ten odcinek, okazało się, że z programu odchodzi Alina odchodzi z programu, słuchajcie. Dlatego też, ponieważ w The Sims 4 nie mamy normalnej opcji wyprowadzki z domu, to robimy to z ekranu zarządzania światami. Przy okazji macie mały tutorial, jak wyprowadzić Sima. Przenoś Sima i dzielimy rodzinę. Mamy tutaj niegrane rodziny, ale my będziemy tworzyli rodzinę, której nie ma na świecie. I wyprowadzamy Alinę. Będzie ją jedna mniej, niestety jedna mniej. Także mamy ich tutaj już siódemkę, całą siódemkę. I zaczynamy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, Alina nawet biedna nie zdążyła się pożegnać ze swoimi tutaj koleżankami z domu. No niestety, niestety nie ma tak łatwo. Alina, biedna dziewczyna. Trudno, tak bywa, słuchajcie. Losy widzów są nieubłagane, a ponieważ nie była to ulubienica naszej teściowej, ani naszego syna, chociaż kusiła dzinkami. I co tu robi Alina, ja się pytam. Jest tutaj po prostu. Rozumiem, że możemy się z nią pożegnać. Dziękuję ci bardzo. Więcej opcji. Ona sobie chyba pójdzie już w tym momencie. Tak, żegnamy ją dokładnie. Chciał ją pożegnać, ale chyba nie zdąży, co? Bo ona sobie właśnie zniknęła na dobre z tego domu. Może nas kiedyś jeszcze odwiedzi. Słuchajcie, zadanie na dziś przede wszystkim. Dziewczyny muszą doprowadzić się do porządku, skorzystać z toalety, być w dobrym humorze. I ponieważ jest wieczór, to wszyscy zainteresowani pójdą teraz spać. Tak, dokładnie. Idziemy do łóżeczek. Do łóżeczek, w łóżeczkach będziemy spali, czyli to telefon tu podźwiękuje sobie. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie zdążyłam zauważyć ikonki. Dziewczyny powinny iść spać. O, to tej dzwoni telefon. Halo, naprawdę szalona impreza. Naprawdę szalona impreza, dobrze. Zgadzamy się, idziemy wszyscy. Oprócz mamuśki, może niech mamuśka nie wie jednak, co się stało. Na ten odcinek plany były nieco inne, ale skoro okazało się, że jest coś ciekawego na mieście i dziewczyny mogą znowu się wykazać, troszeczkę napić i może nieco wykazać w tych wszystkich zalotach o naszego Jeremiego, to może warto skorzystać z takiej okazji, a wykazać w innych dziedzinach zdążą się jeszcze przecież, więc jesteśmy w posiadłości. Jak widać, bardzo takiej Jeremi nie może w tej chwili pójść do domu. Czemu nie może w tej chwili pójść do domu? Poprzebierajcie się, dziewczyny. Co wy sobie myślicie w ogóle tutaj? Zmień strój na imprezę. Dziewczyny, poubierajcie się przyzwoicie. Tatu nie wiem, co robi. Idzie gdzieś. Mamo, ale chata. Działania. Zmień strój na imprezę. Wszystkie pozmieniajcie stroje. Jak wy sobie w ogóle wyobrażacie w takich strojach tu przychodzić? Na imprezę. I ty też, na imprezę. A ty już się ubrałaś na imprezę? Zmień strój. Na imprezę. I mamy naszego DJ-a. Jeremi jest trochę zmęczony. On wyraźnie nie miał ochoty tu iść, skoro już zasnął nawet na ławeczce. Ale dobrze. Ale dobrze. Czy on może się tu wykąpać? Nie za bardzo może się tu wykąpać, więc nie mamy co. Nie mamy co wydziwiać. Tańczmy razem, nawet zobaczcie, Alina przyszła. Czy Alina jest w naszej grupie? Jest, bez kitu, co ona tu robi?
Dobra, wszyscy tańczą. Wszyscy się świetnie bawią, jak widać. Dziewczyny też. Nawet Aga Rolka się nieco ożywiła. Dobrze, że nie ma teściowej. Gdzie jest nasz Jeremi? Chyba Monika ma ochotę się nieco koło Jeremiego zakręcić, chociaż są oboje zmęczeni, więc pewnie trochę mu ponarzeka zamiast się jakoś specjalnie pozabawiać tutaj. Ale postanowił widocznie potańczyć. Kto to jest? Candy Bear, mistrzowie konsolety. Należy do grupy, widzicie. Fantastycznie. Nie wiem, co to się stało, jakaś muzyka dziwna tutaj ten. Impreza taneczna trwa. Pozostały czas 32 minuty. Ta jest pobudzona. Więc może to jest moment, by... O Jezu, ona zasnęła na siedząco. Naprawdę biedna dziewczyna. Więc to jest moment dla naszej Kasi, żeby w końcu zajęła się Jeremim, bo jeszcze ona nie miała okazji się tu wykazać jakoś specjalnie. Czy ona stoi za konsolą? Nie, ona nie stoi za konsolą. Jakim tanecznym krokiem ładnym, zobaczcie. Zobaczcie, jakim tanecznym krokiem. Chodź Jeremi, chodź, pogadajcie sobie. Poznaj, opowiedz historię klubowicza. Klubowiczem ona na pewno zdecydowanie jest, nie ma co tutaj ukrywać. I może flirtujmy z nim. Skończmy tę rozmowę z dziewczyną. Jeremi, nie wiem, gdzie ty idziesz. Widzę, że Jeremi jest bardzo, bardzo niezainteresowany w ogóle czymkolwiek, oprócz spania. Spanie go najbardziej interesuje w tym momencie. Jeremi, hej! No nie bądź taki, no. Daj się. O Jezu, co oni tak na odległość? Czuję się bardzo nieswój, ale to nic. No tak sobie gadasz tu? Ale strasznie dużo ludzi oni tu zaprosili, spójrzcie tylko. W ogóle jaka wielka chata. Co to jest za miejsce? To jest epickie miejsce, ja tu jeszcze nie byłam nigdy. Co tu mamy? Coś bardzo fajnego i romantycznego. Okej, chodźmy do nich, wróćmy do nich. Ileż jeszcze będzie trwała impreza? 40 minut. Widocznie ona się odnawia co chwilę. Jak się dobrze bawią. Ta jest pobudzona piciem kawy. Gdzie ona wypiła tę kawę, to ja nie wiem. Pobudzona jest kontaktami towarzyskimi. Ona się świetnie czuje w towarzystwie. No tak. Wszystko jasne. Cóż tu za telefon? Wyślij SMS-a. Ta też się pobudziła. Nieco się wyspała, więc moim zdaniem dobrze byłoby obudzić Jeremiego. Obudź go, dawaj. Staniesz? Staniesz. Chodź, pogadajcie trochę. Pogadajcie trochę. Poflirtujcie, skoro macie okazję. Rzadko macie okazję, tak bez nikogo innego. Dziewczyny się bardzo tam zajęły muzyką, więc to jest idealna okazja dla Moniki, żeby zajęła się Jeremim. I cóż jeszcze mogą zrobić? Mogą zadać ryzykowne pytanie, zobaczmy jak jej to wyjdzie. Niezręczne spotkanie się zrobiło, czyli atmosfera zrobiła się bardzo napięta. Możemy się jeszcze poentuzjazmować zainteresowaniami, ale widzę, że nic z tego nie będzie. Dobrze, myślę, że to jest najwyższa pora, żeby... Aha, nie chcemy, żeby kończyło się tak wcześnie, skoro wszyscy się świetnie bawią. No nie wszyscy, nie do końca. Jeremi, nasz gospodarz, bawi się nie za dobrze, ale chyba skorzystać z toalety może, prawda? Czy nie? Czy tu nie może? Czy tu nie ma toalet? To jest niemożliwe, żeby nie było tu toalet. Muszą być jakieś toalety, halo. Jakieś są, nie? Nie ma? Jest toaleta, słuchajcie, jest. Jest wanna, jest toaleta. Czy ja mogę tu wejść? Nie wiem. Wiem, że to jest jakiś hermetyczny dom. Okej, nawozi krzaczki w takim razie. Zdecydował się nawieźć krzaczka. A ta tu biega co, halo? Co ona tu robi? Co ona robi? Też szuka krzaczka? Naprawdę? Obie szukają krzaczków? Oboje?
Obydwoje? No dobra, po nawoście krzaczki w takim razie. Na wieś. Wszystkie można nawozić, czy tylko tamte? Jeremi, też widzę się. Też widzę, że Jeremi się tutaj... O Jezus, Matko Bosko. Wszystkim się, widzę, bardzo podobało. Dobra zabawa, świetna zabawa. Wszyscy uważają, że to była fantastyczna zabawa. Niestety, Jeremi nam zasnął i nie wiem, o której godzinie on wróci do domu. Ale może go obudźmy go. Obudźmy go, to będzie dobry pomysł. Przepraszam was bardzo. Kichnięcia nie mogę zatrzymać, mimo chęci najszczerszych. Idź do domu! Mówię do ciebie, Jeremi. On jest tak zmęczony, że nawet nie chce do domu wrócić. To jest najgorsze. Jak widzicie, impreza zrujnowała nastroje, co po niektórych. Jeremi się bawił bardzo średnio i szczerze mówiąc, odechciało mu się całego programu i w ogóle wszystkich tych dziewczyn, które to czyhały na niego na tej imprezie. Czyhały w sumie tylko dwie, tak naprawdę, ale już zdążyły mu się dać we znaki, jeśli chodzi o upierdliwość ich i w ogóle to, jak natarczywie próbują na niego dotrzeć i go poderwać. Ale mamy nadzieję, że kolejne zadanie konkursowe tutaj w tej grze, w tym całym programie, nieco rozluźni atmosferę i może doprowadzi do tego, że... Okej, przede wszystkim, Jeremi, idź się wykąp. Idź się wykąp. Dziewczyny już śpią. Reszta też powinna już iść spać, więc śpi. Ty też śpi, chociaż jesteś niby pobudzona. To powinnaś jednak iść spać. Gdzie śpią? Ta śpi tu. Ta śpi tutaj. Ta jest szczęśliwa i wypoczęta, więc nie widzę sensu, żeby ona miała iść spać. Jeremi się kąpie i Jeremi pójdzie spać do swojego łóżeczka. A dziewczyna... A tu śpi któraś. No właśnie, wiedziałam, że mi się łóżka nie zgadzają. To wiedziałam. I możemy włączyć automatyczne przełączanie. Skoro dziewczyny tu śpią, to nie ma sensu, żeby się światło paliło, prawda? A mama tutaj będzie teraz przygotowywała pyszne jedzonko. Ciekawe, czy tylko dla siebie, czy też dla innych. Bo nie zdarza jej się to często, ale postanowiła zrobić jakieś... dobre jedzenie i zrobi dziewczynom jajka na toście, chociaż dziewczyny niechętnie wstaną na to śniadanie wcale. Bo przecież imprezowały do bardzo późna i nie uśmiecha im się wstawanie na śniadanie tylko dlatego, że szefowa tak powiedziała, szefowa, teściowa. Wszystko jedno. Mamusia musi zrobić tosty. Ale na pocieszenie można dodać, że nie tylko dziewczyny będą musiały wstać, bo i Jeremi będzie musiał wstać. Także wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Są jajka na toście. Mamuśka zje jajka na toście, bo jest głodna, jak widzicie. I to chyba nawet zrobiła przepyszne sadzone. Póki co jeszcze dziewczyny mogą odrobinkę pospać. Ale pierwsza wstanie oczywiście Kasia, która chce się bardzo podlizać i przypodobać teściowej. Potem wstaną dopiero kolejne dziewczyny. Chociaż kto wie, nie jestem pewna, czy pierwsza nie wstanie właśnie Ola. Zaraz zobaczymy, która to pierwsza dobiegnie, której najbardziej zależy na dobrych kontaktach z teściową. Jest pierwsza Ola, za nią przybiegła Monika, na samym końcu Aga, Rolka, Aga i tak... Co by nie zrobiła, to jest na wygranej pozycji, więc powiedzmy, że jest trochę nie fair konkurencja. A Kasia sobie przerąbała. Przerąbała sobie i niestety Jeremi też musi wstać, chociaż nie jest jeszcze wyspany. To niestety musi wstać, bo mama nie pozwala mu spać, kiedy damy są przy stole, siedzą, jedzą i rozmawiają. Niestety mama jest okrutna, okrutna. O, i przyszła w końcu Zuza. I Kasia się zwlekła. Udało jej się, zobaczcie, przyjść. Więc jest jakiś sukces. I Jeremi już też dotarł na dół, a mama sobie poszła. Jest pogodna. Nastrój jej raczej nie wróży nic złego.
I przede wszystkim pierwszą rzeczą, które dziewczyny dzisiaj zrobią, to będzie pokazanie swojej aktywności jakby po godzinach. A aktywność po godzinach to oczywiście kluby, więc będziemy dołączać dziewczyny do klubów, które najbardziej do tych dziewczyn pasują. I moim zdaniem renegaci to jest idealna grupa. Okej, okay, czy tak zaraz tam będę? Łaźnia nad strumieniem, chcę popryskać się w basenie. Nie, dziękuję. Na razie nie, bo Kasia dołączy do klubu w międzyczasie koneserów dobrej zabawy. Spotkanie klubowe niekoniecznie w tym momencie. Zuza jest sportowcem, więc z kim może się wzorować? Siłownicy. Idealny klub dla niej. Ona dołączy do klubu gnomów ogrodowych, gdzie uprawiała swój ogródek. Moniczka jest bardzo rodzinna i taka całkiem normalna, więc tak naprawdę to nie ma dla niej tutaj żadnego klubu, do którego mogłaby dołączyć, bo ona woli rodzinnie spędzać czas. Natomiast Aga oczywiście będzie chciała dołączyć do klubu renegatów, z tym, że w tej chwili nie może, bo by musiała udać się na spotkanie, a w tym programie na spotkanie iść nie może w tej sekundzie, kiedy dziewczyny mają coś do zrobienia. Czemu Jeremy nie zjadł? Nie jesteś głodny. Czyżbyś nie był głodny? Czy możesz przyjść na chwilę? Nie, Alina nie może odwiedzać dziewczyn w trakcie trwania programu. Po programie? Owszem, jak najbardziej. Dobrze, nasza joginka Ola, gdzie jesteś? Myślę, że możemy sobie urządzić miły, sympatyczny dzień w saunie, więc wszyscy przyjdą do sauny teraz się odprężyć po pysznym śniadaniu zrobionym przez mamę, chociaż proste, bo jajka i tosty to całkiem pyszne to było i całkiem wszystkim pasowało. Komu to dzwoni telefon? Adze jak zwykle, czyżby? Co się stało z Agą, że ja nie mogę jej... O, dobra, już wszystko żyje. Okej, okay. Po co do mnie dzwonisz? Po co do mnie dzwonisz, żeby mi powiedzieć, że Zuzia Kędzierska jest fajna? Naprawdę? Nie ma miejsca, już jak to nie ma miejsca? No przykro mi niestety, na 4 osoby jest sauna, więc dziewczyny, które były pierwsze, mają pierwszeństwo. Okej. Okay. Odpręż się. Czy możemy sobie porozmawiać z Jeremim? Owszem, możemy, więc zrobimy. Zadamy ryzykowne pytanie. To, co Monika chciała zrobić już dawno. Serio. Sobie machają. Naprzeciwko siebie siedzą i do siebie machają. Pochwal wygląd. Naprawdę wyglądasz fantastycznie w tym ręczniku, Jeremi. Okej. Okay. Monika zdobywa charyzmę. A oni sobie będą rozmawiać. Wymień się numerami. Mieszkają ze sobą, nie mają swoich numerów. Poza tym wyciąganie telefonu w saunie chyba ryzykowne, chociaż kto tam wie, kto wie. No i Monika oprzeć się nie może, musi wyznać zauroczenie. Ciekawe tylko, czy Jeremi jednak Jeremi jeszcze nie czuje tego samego, kochana. Musisz się trochę bardziej postarać. Kto to tam dzwoni? Czy zechcesz przyjść na chwilę? Nie chcemy przyjść na chwilę do jej domu, dosyć już mamy wycieczek. Kasia, widzę, wymięka, sikuje się zechciało. Więc wychodzi z sauny, idzie do toalety, widzę, że posiedzenie się skończyło. Sztuczka z brzęczykiem, może niekoniecznie. Widzę, że wszyscy simowie są wykończeni, wyczerpani, więc chyba nie pozostaje im nic innego, jak po prostu udać się do łóżek. No niestety, impreza wszystkich chyba wykończyła poprzedniego wieczoru. I wszyscy poszli spać. Moniko, nie wolno spać w łóżku teściowej. Już powtarzałam to wielokrotnie, że tak nie wolno. Ale coś czuję, że teściowa się
zacznie interesować coraz bardziej Agą. Posiedzą sobie i pogadają o życiu uczuciowym teściowej, która po prostu jest w niebo wzięta, że może ze swoją ulubienicą tu pogadać. Pochwal szczerze, ty jesteś, Aga, wspaniałą dziewczyną. I oby mój syn wiedział dobrze, co ty tutaj wiesz. Co, kogo wybrać? Kogo wybrać? Żartuj o politykach, niewybrędne żarty teściowej, to, z których trzeba się śmiać, czy chcesz, czy nie. Może mogą też dziewczyny porozmawiać o dobrym jedzeniu. Musi odebrać, przyjaźnić się ze sobą, ona jest naprawdę fajna. Super! Dzięki, że dzwonisz, dzięki, że mi to mówisz. Dobrze, że nie umarła, nie? Dobra, możemy jeszcze rozmawiać o stylach tańca, bo obie przecież tańczyć potrafią. Aż dziwne, że Jolanta nie poszła na imprezę. Zobaczmy, jak dziewczyny mają, jakie mają stosunki między sobą. Przede wszystkim, jakie Jeremi ma stosunki z dziewczynami. Jeremi ma nieco romantycznych stosunków, najwięcej z Kasią, trochę mniej z Olą. Z pozostałymi dziewczynami nie zdążył się w ogóle romantycznie zacząć przyjaźnić, więc może to jest dla Was wskazówka, za kim głosować, żeby odpadł z tego programu. I cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzisiaj dziewczyny dołączyły do klubów zgodnych z zainteresowaniami. Jeśli uważacie, że któraś z nich interesuje się szczególnie jakimś bardzo fajnym tematem, to oczywiście nie głosujcie na nią w ankiecie. Jak zwykle, żeby zagłosować na dziewczynę, która odpada z programu, musicie kliknąć w prawym górnym rogu odtwarzacza na białe kółeczko z literką w środku i tam są ankiety, która dziewczyna powinna odpaść. Często prawdopodobnie będzie w dwóch częściach. Znajdźcie nazwisko i imię swojej najmniej lubianej dziewczyny i oczywiście na nią zagłosujcie, a w kolejnym odcinku opuści ona dom Jolanty i Jeremiego. Także jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, oczywiście nie zapomnijcie skomentować i to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!